czy ty wychowałeś się w czasach Xboxa? Jeszcze Radek? Ja też nie. Zatem ja postanowiłem moje życie utrudnić i gram dzisiaj w Seriusa Ma 4 na padzie. Dlaczego? Bo lubię sobie utrudniać życie. Dobra, zaczynamy, panie i panowie. O, pokażę wam Easter Egga. Patrzcie na to. Okej, aktualnie sterowanie jest takie. Klikamy gałkę, żeby biegać, a żeby skakać. Lewy trigger cojemy, prawy trigger strzelamy, X przeładowujemy. Bardzo bym wolał, żeby to było pod B, ale nie można mieć wszystkiego oczywiście. Kłócamy pod B właśnie. Okej, lecimy w takim razie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pierwszy poziom. Ja ogólnie w strzelanki jestem nie za bardzo, jeśli chodzi o kontrolę, ale może sobie jakoś poradziłem. Miejmy nadzieję, będziemy mieli wrzuty, jakie przynajmniej już. Broń zmieniamy, panie i panowie, pod prawą gałkę mam kliknąć? Tak. Zmieniamy broń pod lewym triggerem. Nie wiem, czy możemy czym innym jeszcze zmieniać. Witek możemy krzyżakiem na dół zmieniać. Nie wiem, czy możemy zmieniać jakkolwiek broń tak w locie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. To jest pierwszy poziom. Nie powinno być ciężko, nie? Dobra. Tak, przetworzenie. Słyszeliśmy to już milion razy. Właśnie tutaj jest sekrecik. Tu u góry, ale ja po niego nie będę skakiwał, nie ma takiej możliwości. Próbujemy sobie jakoś z nimi poradzić. Boże, to celowanie na padzie jest paskudne. Wow, headshoty mi wchodzą jakiś dziwny trafem, no cóż. No, so far so good. Nieźle, nie jest najgorzej. Mogło być znacznie gorzej. Czyli można sterować coś, to jest tak dziwne. Okej, na spokojnie. Nie można przeładować, to jest tak dziwne. W tym samej trójce można. O Jezu, nie mogę wycelować w nic, pomocy. Ja chyba nie idzie mi źle. Ała, dostałem chyba od bomby, nie jestem pewny. Tylko to jest tak dziwny. Jeżeli gracie w strzelanki nałogowo na kontrolerze, to jesteście w błędzie. Chyba, że jedynym sprzętem, jaki macie, to jest oczywiście konsola. Jeżeli tak, to jesteście oczywiście przyzwyczajeni, nie tak jak ja. Okej, udało się to zmienić, ale nie wiem, jak zmienić dwójkę teraz. Nie mogę na dwójkę zmienić, jak to się robi? Pomocy! Chciałem dwójkę! Stop. Ja chciałem dwójkę. Ja chcę dwójkę, nie interesuje mnie to. A, prawy trigger klikamy, okej. Teraz tak, pyk! Ale trzeba przyznać, że ta dwójka, jak klikniemy ten trigger, to jest takie... Pierdolnięcie po prostu w ręce, jest takie piękne. Piękne rzeczy. Jezus, no teraz to na pewno mogę strzelać i biegać, na pewno, tak, pewnie. No tak, nie, to się, to jest niemożliwe po prostu. Strzelać i biegać, naprawdę. A, Jezus Maria! Uciekać ode mnie. Boss byłby przerąbany do walki. Na przykład ten w Koloseum. O nie. Tu się ogryźć, to jest 5 lat, nie? To jest... O, świetnie. Co ja zrobiłem? Nie chciałem tego. Nie mam w ogóle broni do tego, no tak. Nie, bo to się nie zmienia. Okej, muszę trzymać cały czas lewy ten. Lewy bumper, okej, w porządku. Świetnie, sama nie mamy w ogóle amunicji, bo strzelałem się wszystkiego. Aaaa, gij! Dobrze. Oczywiście pojawia się więcej. A to stało obrażeń, a ja też. Jeszcze jeden biegnie, jak to słyszę, niestety. Tylko jeszcze jeden jest? Mam nadzieję. Bo nie przetrwam chyba za długo już. Ja sobie do normalu nie radzę sobie, no tutaj to ja na padzie, gadamy. Au! Pięknie. Jej, możemy przejść dalej. No ja zamówię do strzelby. Dalej te bobki tutaj będą wisieć, gadamy. Okej, dobra. Dobra, no w sumie intuicyjne to jest nawet. Nawet, oczywiście. No, zajebisty strzał. Na pewno trafiłem. Guys, to jest nie fair. Koniec jest samo na pacie, jest nie fair. Trzeba być w linii albo w ogóle.
Ja nie umiem strzelanki na padzie, ale chciałem to słuchać, chciałem właśnie grę... Jedną z cięższych gier, jeśli chodzi o reakcję jakąkolwiek... zagrać i spróbować, jak to faktycznie jest. Spalaj. Dokładnie tak. Okej. Ups. Ops, ja tu nigdy nie wskoczę. Come on. Nie działa mi gałka plus A. Dlaczego? Na padzie! Nie mogę nawet po pancerz skoczyć. Dude, what do you mean? Aha, on sam się musi rozpędzić, żeby w ogóle skoczyć. Świetnie. To ciekawe, jak ja mam to zrobić, żeby udało się. Boże święty, okej. Czy jakiś kod wpisałem? Chwila, poczekaj, moment. Proszę producentów włączone. Ha? No dobra, w porządku. Nie wiem tego przez chwilę, ale teraz nagle mam. Okej. Okay. Coś musiałem kliknąć. To dobra, co możemy przetestować w takim razie? Przetestujmy... snajperkę. No, tak, bardzo bym chciał snajperkę. O. O Jezus Maria. Okej, zaczynamy teraz walkę. Nie wiem czym tak naprawdę. A spróbujmy tego, spróbujmy z Tomigana. O. Takie Call of Duty-esque. Idealnie napada, się wydaje. Chciałem mieć haków włączonych, no ale jak już mam, no to trudno. Przodowanie. Coś taki bezradny, nie mogę się obrócić szybko ani nic. To jest tak dziwne, był sam na konsoli, nie pamiętam jak się nazywał. Chyba na GameCube był, na czymś jeszcze. Ale to musiała być katoga, to musiało być strasznie przerażające, wiesz, naprawdę. Co tego nie wyobrażam, tak normalnie grać w to, nie? Kompletnie. Jest tam tylko na padzie. Wieczoraj prawie cigę. It's a scrapjack. O, to czuć fajnie, cały pad mi wibruje. Okej, to jest plus jeden dla pada. Jeśli chodzi o napieprzanie z minigana, to trzeba przyznać. Holy shit! Woohoo! To fajnie było czuć. To fajnie czuć. Gdybyście mogli zrozumieć, o co mi chodzi, mam nadzieję, że to się uda. I love it! Panie i panowie, z pierwszego poziomu przenosimy się na ostatni. I zobaczymy, jak tutaj poradzimy sobie. Oczywiście poziom tutaj się normalny. Lecimy. Sam, are you on foot? Wszyscy nas gadają. Had to ditch it in a canoe's face. Ah, hurry up or you'll miss all the fun. I'm working on it. Don't worry, I'll save you a few. Okej, zobaczymy, czy w ogóle będę się mógł przebić przez tą pierwszą tutaj fazę tego wszystkiego. Sprawdźmy nasze umiejętności. I też chciałem to zagrać dla muzyki, po raz kolejny. Trzeba by łoić. Yeah. No, tego nie przejść, to śmiechu warte oczywiście. Jezus Maria, nie wiem, że wy tu jesteście. Sami z ogniem. Sami z ogniem. Jezu, nie mogę skakać tak często, muszę kamerę obracać, to jest tak głupie. Skok powinien być, nie wiem, na bumper. To było... jest w ogóle? Nie, a tak się zmienia, będzie bumperami, o, da się jednak. Że teraz pokazuje bitwie, to tak nie o tym chodziło, chyba nieważne. No tu lecą do mnie, teraz zmienimy sobie szybko na minigana. Proszę bardzo. I cyk, łoimy dalej, przepięknie. Nice. To powiem wam, że jest ciekawie na padzie. Na pewno, o kurde, inaczej. Ale moim zdaniem granie na padzie strasznie dużo dynamiki usuwa Sirius sama. Tak strasznie, bo Sirius sam to jest dynamiczny, jak trzeba się obracać dużo i w ogóle. A tu tak jest tak pusto. Tak
tak, to nie jest sam, który ja lubię. To nie jest to, na czym ja się wychowałem, o nie. To jest pod YouTube'a, tak typowo. Gdy sobie Serious Sama na jaj, nie tylko patrzysz prosto. To nie jest, not my Serious Sam. Not my Serious Sam, zdecydowanie nie. Ale trzeba przyznać, że Bigan wygrywa wszystko, jeśli chodzi o feel na padzie. To się całkowicie zgodzę. Teraz mi amunicji braknie. To gorzej. Będziemy musieli zebrać sobie trochę. Bez tych tutaj gnajów, które nas atakują. Okej. Okej, dobra. I cyk, pięknie. Leci amunicję. Dobra. Ach, klip są tak szybkie w tej części i taki zasięg mają, że to jest szok. Dobra. Chyba nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. O, brakuje amunicji. To gorzej. Próbujemy tym. Bo to jest bardzo precyzyjne, zobaczymy jak sobie poradzę. O, zwaliłem dwóch na raz, nice. Okej, ja się szybko przełączę na myszkę, bo chcę sobie przetestować. Dobrze widzicie, mam aktualnie minigana i lasergana jednocześnie. To jest to. Co ty kiski był najbardziej? Zobaczmy, jak to pójdzie. Okej, czy ktoś ma szansę teraz ze mną? O, są pająki, no tak, zapomniałem. Fuj, fuj, fuj. Nie widzą? W ogóle widzą, okej. To jest to! Nie trafiam połową pocisków, ale to nieważne. No co pani, jak to idzie? Zaraz pana wyjaśnimy, mam mało życia swoją drogą. Jezus! Śmieć na miejscu, Charlie, przykro mi. Tam już nawalają. Tu już byki biegną. Rakiety lecą. Czy ten byk dostaje z tych rakiet? Tak! To dobrze. No to jest sobie... Oh shit, chodziło. Nie przebijecie się, teraz takiego bliska. Śmiem wątpić, naprawdę. Piękne rzeczy. Chodź na dół. Zaraz zobaczymy. To jest taki cwany. Oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, takich tu jest. Yes! Dobra, teraz sejwuję te, bo chcę panować do nich z daleka i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Uwaga, zaczynamy! Jak szybko uda mi się wszystko pokonać? Z jaką mocą? Jak szybko w ogóle do tego dojdzie? Aktualnie bardzo szybko wszystko pada. Teraz się czuję jak pieprzony Bóg. Jeszcze w biomechanoid tam ogólnie, z tego co słyszę. A tu jest kolega. Pięknie. Zdjęty. O! Idzie biomechanoid jeszcze. Chyba szybko padnie, tak mi się wydaje tylko, nie? Oficjalnie udało mi się przebić. Bez śmieci. Z małą ilością zdrowia, ale bez śmieci. Ktoś tu jeszcze do mnie idzie, skoro muzyka gra? Biomechanoid jeszcze jeden, okej. Nie widział. Nice. Wyobraźcie sobie, gdyby można było wziąć dwa lasergany i dwa lasery z nich, te pojedyncze. To byłoby coś. Jeszcze idzie jeden. Ujde. Nie nudzi im się, co? No chodź, zapraszam. Już padł. Mój Boże. I cisza. Panie i panowie, to był Serious Sam na kontrolerze, na padzie i powiem szczerze, takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Mianowicie, jeżeli chcecie taką faktyczną rozgrywkę Serious Sama i faktycznie pograć w to sposób, który należy grać, to grajcie na myszce i klawiaturze. Nie będziecie mieli tego feelu wibrującego pada i wibrujących triggerów, ale zapewniam was, że będziecie się zajebiście bawić na myszce i klawiaturze i na pewno lepiej niż na padzie, mimo wszystko. Serious Sam jest grą, gdzie takie coś należy robić. W ten sposób należy grać w Serious Sama. W żaden inny sposób.
bo to po prostu było za wolne, tak? To mogę się poruszać jakkolwiek chcę i to jest lepsze moim zdaniem, no ale wiecie, każdy orze jak może, tak? Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić więcej takich filmików właśnie z seriów samowych. Gdzie będę testował różne rzeczy, bawił się tym i w ogóle, także subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, żeby być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę, żeby się podobało, komentujcie. I cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na cześć i zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!